Dziękuję i gratuluję zarówno polskiej policji, jak i społeczeństwu, które znakomicie zareagowało na Child Alert, powiedział Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. 25-latka i jej 3-letnia córka są bezpieczne w rękach policji, a sprawcy zostali zatrzymani. Do przejęcia matki i córki doszło w okolicy Ostrołęki, a nie jak pierwotnie podawano w województwie wielkopolskim. Oto informacja rzecznika prasowego policji. Są zdrowe. One w chwili obecnej przebywają w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, gdzie policjanci zapewnili im posiłek. Dziewczynka w chwili obecnej, ja rozmawiałem sekundę temu dosłownie z komendantem miejskim policji w Ostrołęce, je teraz przywieziony przez policjantów posiłek. Nie będę mówić z jakiego fast foodu, aby nie być posądzonym o kryptoreklamę, natomiast jest zadowolona, zamówiła sobie to, co chciała, aby zjeść. Rysuje teraz sobie na kartce, ma opiekę psychologa, korzysta z naszego niebieskiego pokoju, był wezwany na miejsce lekarz. Lekarz stwierdził, że zarówno Amelce, jak i jej mamie nic nie dolega, dlatego czekaliśmy z tą informacją, aby przekazać ją już oficjalnie, bo najważniejsze dla nas było właśnie zdrowie i życie. Tak działa polska policja, tak działają polskie służby, aby przede wszystkim na pierwszym miejscu mieć to, aby osobom, które zostały uprowadzone, porwane, gdzie istnieje takie podejrzenie, przede wszystkim nie groziło nic, jeżeli mówimy o utracie zdrowia i życia. Tutaj można mówić o praktycznie całej polskiej policji, bo w kilkanaście minut każdej jednostki policji dotarła informacja o porwaniu, uprowadzeniu dziewczynki, ale w szczególności tutaj chcę wymienić między innymi Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, policjantów z województwa podlaskiego, z województwa olsztyńskiego, z województwa mazowieckiego, także bardzo dobra współpraca ze Strażą Graniczną, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To trzeba naprawdę wymienić, bo to pokazuje, że służby między sobą nie konkurują, a współpracują. Od samego początku, kiedy uzyskaliśmy informację, my bardzo poważnie podeszliśmy do tej sytuacji. Proszę pamiętać, że to zdarzenie, jakie zaistniało i jaką my uzyskaliśmy informację, wskazywało, że mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem. Zatrzymuje się samochód, wyskakuje z niego dwóch mężczyzn, prawdopodobnie zamaskowanych. Siłą wciągają szarpiące się z nimi kobietę i dziewczynkę do samochodu. No i nie z wiadomych powodów te osoby odjeżdżają. Od początku rozpoczynamy działania pościgowe. Uruchomione zostają specjalne procedury. Na miejsce kierowani są policjanci z Centrum Poszukiwań Celowych, policjanci z Centralnego Biura Śledczego, którzy wspierają policjantów z Podlasia. Włączana jest również Straż Graniczna. To Straż Graniczna użyczała nam kilkukrotnie śmigłowca. To również użycie na niedawno zakupionego Black Hawka, który również był widziany na niebie województwa podlaskiego i w innych częściach kraju. A mówię o tym nie przez przypadek, ponieważ z pierwszych informacji, jakie wynika, jeden z zatrzymanych informuje, że właśnie widząc te śmigłowce, ukrywali się między innymi w lesie. To można powiedzieć, że trwający 24 godziny niemal pościg za tymi osobami, które uprowadziły Amelkę i tą panią. Przemieszczali się z województwa podlaskiego przez województwo olsztyńskie w kierunku województwa mazowieckiego i w dniu dzisiejszym, około dwóch godzin, może już teraz nieco więcej temu, zostali ujawnieni w powiecie ostrołęckim. Tam również do pomocy dużej przyczyniła się inna osoba, osoba, która dzięki uruchomionemu systemowi Child Alert współpracowała z nami, która nas poinformowała, że prawdopodobnie mogą znajdować się w tej okolicy również dziewczynka i matka. Skierowane szybko służby policyjne dodatkowe z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i to wszystko doprowadziło do zatrzymania zarówno, już teraz mogę powiedzieć, ojca dziewczynki, jednocześnie męża 25-letniej kobiety, która jest matką Amelki, a w innym powiecie drugiego z mężczyzn, który również był przez nas cały czas namierzany. My cały czas, no możemy powiedzieć, deptaliśmy im po piętach, oni cały czas nie czuli się pewni. Proszę zobaczyć na wersje, jakie przedstawione były chociażby medialnie, że poszukiwani przez nas mogą znajdować się już na Litwie, na Łotwie, w Niemczech, w Czechach, a tak naprawdę okazuje się, że skuteczne działania policyjne spowodowały, że ci mężczyźni z uprowadzonymi osobami nie wyjechały aż tak daleko.
Po odzyskaniu tych kobiet, po bezwładnieniu mężczyzn, oni zostali zatrzymani z tych informacji, które posiadam, dość dynamicznie. Pierwsza sprawa to oczywiście zapewnienie odpowiedniej opieki kobietom, dziewczynce i 25-letniej pani Natalii. One zostały przewiezione do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. To chyba najbezpieczniejsze miejsce w takiej sytuacji, gdy ktoś ponad 24 godziny spędził poza domem w warunkach stresu, również w lesie. Z tych pierwszych informacji my je będziemy weryfikować, ale prawdopodobnie tą noc spędziły te osoby właśnie w tym samochodzie, którym się przemieszczali, z którego to samochodu cały czas obserwowali też, co dzieje się, i obserwowali nasz pościg. W Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce zapewniono karetkę pogotowia, gdzie lekarz zbadał kobiety, one są całe, zdrowe. Zapewniono również pożywienie, zapewniono jedzenie, takie jakie dziewczynka chciała, zapewniono psychologa, niebieski pokój, a więc specjalny pokój, w którym przebywają nieletni ofiary różnych traumatycznych przeżyć. Inspektor Mariusz Ciarka poinformował, że policja nie ma wątpliwości, że w chwili uprowadzenia mężczyźni użyli siły. Nie potwierdzają się również informacje, że mama Amelki wróciła z nią do Polski wbrew woli ojca. Jak podał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, sprawa tej rodziny i konfliktu rodziców jest znana pracownikom jego resortu, stąd jego pewność, że powrót matki i córki do kraju odbył się za zgodą ojca.